Pilsko, najlepsza miejscowa w Beskidzie Żywieckim i Śląskim. Takie jest moje zdanie. Ja przeżył chwilę grozy, jest to jak tyle od węża. Tam jest Babia Góra. Tak, to jest Babia Góra. Piękne polany, kozacko roślinność. Kocham to miejsce. Ten szlak to jest mistrzostwo. Mistrzostwo. Jak to jest całodniowa wyprawa, to te miejsce polecam bardziej niż z całego serca. O kurde, tam jest jeszcze gorzej. Jak chcecie żmija zobaczyć, to tu właśnie jest. A my ona by mnie prawie dziabła. Ja przez to, że my sobie tu stali, chyba z 50 cm od tego, nie? One tak w sumie nie atakują, nie wolno ich przydepnąć. No. Cię przestraszyłam, że cię ukończy. No, jo. Wąż. Ej. Wąż by mnie ukończył. Ja przeżył chwilę grozy, jest to jak tyle od węża. Tyle od węża. Od żmii. Włosy aż dęba mi stawają. Idziemy dalej. Jak to jest tak mega klimatyczny ten las. Ja po prostu kocham ta różnorodność w tej naturze tutaj. Patrzcie, jak skały i takie tam. To jest ten pasożyt, co przyrasta do drzew. Opalej się. Ja teraz godzą ogólnie, nie? Że ludzie by chcieli kasa i kasa. A mi do szczęścia wystarczą takie chwile jak te. Na tej polanie my byli przed chwilą. Znaczy nie tak przed chwilą, ale jakiś czas temu. Ale kawał drogi. I kurde, kawał drogi, no przecież tutaj patrzcie. Nie no, maraz. Serio. Jaki kozak. Jaki kozak. Jo. Szlaki tatrzańskie. Oby Tatra. Jak się nie ma co się lubi, to się idzie na Pilsko. No dobra, to będzie kwarantanna. Willy! To się nazywa? Tamto jeziorko, które widać, to jest Namestowo, a tam dalej widzimy Tatry. No, jest zajebiście, jest zajebiście, polecam każdemu Pilsko. To jest najlepsza miejscowa w Beskidzie Żywieckim i Śląskim, takie jest moje zdanie. Tu jest tak super. Cieszmy się wszyscy razem. Dobrze, że istnieją aparaty i wy to możecie oglądać. I ja se to potem zobaczę, to są moje pamiętnikowe filmy. Yo, yo. Ale te twoje włosy, kolor włosów twoich pasuje tak fajnie do tego klimatu. Patrz, na przykład do tego, tych krzoków. To mi się podoba. No, ale mają taki dobro, że się kompanka do łażenia po górę. wyślemy na piękny zachód słońca. Jest super. Muszę bliżej kamery, bo to jest takie aksamitne wszystko. Tu jest zero ludzi, ino my, zachód słońca, zajebiste światło po zdjęciach i nagrywanie. Polecam każdemu chodzić na zachody słońca.